Szanowni Państwo, jest czas na oświadczenie i komunikaty. Czy ktoś z Państwa? Bardzo proszę Panią Jeszkę Drobnicz. W sali konferencyjnej, a nie na ulicy Pomyśla. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Sanik. Pan profesor Kuśmina. Pani przewodnicząca, chciałbym się wymienić od czterech sesji. Na górze jest zainstalowana kamera, którą młody człowiek obsługuje. I ja bym z tego nakręcić film taki, żebyśmy boty zrywali pewnie i kawałek z tego zrobili, można to zrobić pewnie. Teraz pytanie, kto, bo no, pan jakiś przychodzi, filmuje, wychodzi, nie wiem, z tej sesji filmować. Z jakich powodów jesteśmy inwigilowani, bo na przykład pan Kosią stwierdził, że sam tu bardzo dobrze widać, jak pisuje kod swój, bo można przybliżyć i w zasadzie przez ten czas można wszystko nagrać, więc takie pytanie. I te cyzer właśnie. Dziękuję. Czy ktoś chce mi odpowiedzieć na to pytanie? Widzę, że pan przewodniczący posiedzie. Bardzo proszę. Wszystkie zagłosowanie w sprawie powołania nowej instytucji kultury Muzeum PRL-u. Zaprosić niezależnie od tego, kto jak głosował, zespół zajmujący się przygotowaniem koncepcji i logistyki tego muzeum na czwartek na godzinę 18 na spotkanie z ministrem kultury, które będzie poświęcone tej sprawie, czy panem ministrem Zdrojewski. A po trzecie, to jest fundacja o strasznie skomplikowanej nazwie imienia Stańczyka, która to fundacja kontroluje władzę publiczną. I ma prawo to robić, jako że jesteśmy w miejscu publicznym. W związku z tym, nie, pan jest tak, tak? Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie mówimy o panu Stańczyku. A ja teraz bardzo przepraszam, nastąpiło małe quid pro imienia, nie Pawła, tylko... proszę Państwa, nie, zaczynamy. Będąc w miejscu publicznym, podlegamy kontroli publicznej. I oceny. I w związku z tym nie ma żadnych podstaw prawnych, ani myślę merytorycznie do tego, żeby komukolwiek zabraniać filmowania nas w miejscu publicznym. Natomiast jeżeli ktoś robi w tym czasie przelew, no to już jest jego problem. Dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję. Chciałam się tylko zapytać, czy materiał będzie podany, ten sfilmowany przy montażu, czy będzie podany w całości? Czy pan jest w stanie nam to powiedzieć? Tak, mam stąd krzyczeć? Będzie montaż robiony, no wie pan, co to znaczy. Będzie pocięty na części dotyczące konkretnych... Przepraszam, niech pan nie będzie... Znaczy, to by panu przyjemny sobie się tutaj powiedzieć, tak. Bo to jest to ważna sprawa. Bardzo proszę, pani... Dzielnicy, przynajmniej w czwórce są, przedstawili się, powiedzieli, jaki mają program, czego chcą dokonać i bardzo zostali mile i sympatycznie przyjęci w dzielnicy czwartej. Biorą udział też w pracach niektórych komisji i wydaje mi się, że to w dzisiejszych czasach, w dobie tak zwanej demokracji otwartej, jest normalne. No, musimy się do tego przyzwyczaić. Wszystko, co robimy, podlega oglądowi społecznemu. Bardzo dziękuję. Ja jestem jak najbardziej zwolennikiem za tym, z tym nie chciałam się zapytać, jak daleko są posunięte możliwości, że tak powiem, montażowania tego i czy będzie materiał w całości przygotowany. Bardzo pani proszę, proszę się przedstawić na koniec. Powiedzieliśmy, że pan jest od samego początku. Bardzo proszę. Mikrofon trzeba.
Dzień dobry, panie prezydencie, Wysoka Rada. Ja nazywam się Jan Gaszka, jestem z Fundacji Stańczyka. My od września prowadzimy monitoring Rady Miasta i dzielnic Krakowa. Jeśli chodzi o Radę Miasta, ograniczamy się jak dotychczas do nagrywania sesji Rady. Nagrania zostaną udostępnione na stronie internetowej, która zostanie nie zostaną w całości opublikowane, to znaczy będą to nagrania z całości sesji, ale podzielone na części tematyczne, tak żeby osoby, które będą zainteresowane danymi tematami, mogły łatwiej przeglądać te nagrania, a nie koniecznie musiały oglądać 10-godzinny materiał. Do kiedy co? No, do lipca przyszłego roku na pewno i prawdopodobnie jeszcze dłużej. Na razie... Nie, no, jest pan nie, nie, sesję. Szanowni Państwo, pan Kosio chciał jeszcze zadać panu pytanie, jeśli można. Bardzo proszę. Tak. Ale to proszę pytania zadawać tutaj, Szanowni Państwo. Proszę pan Kosio. Pani przewodnicząca, proszę nie cierpieć, bo to pytania są pytania. Do pana. Czy to prawda, że skończyliście już pracę, jeżeli chodzi o oceny Urzędu Miasta Krakowa, no i oczywiście pracowników pana prezydenta i ten materiał gdzie się znajduje, czy na jakiej stronie, czy w internecie? Proszę pana odpowiedź. Nie skończyliśmy pracy w ocenianiu Urzędu Miasta Krakowa i to zależy w jakim zakresie teraz. Jako fundacja skończyliśmy monitoring dostępu do informacji publicznej w gminach małopolskich i było to badanie dotyczące wszystkich gmin małopolskich, nie tylko Urzędu Miasta Krakowa. Został z niego przygotowany raport i jest on dostępny na naszej stronie internetowej stańczyk.pl. No i tam można ten raport poczytać. Także do urzędu zostanie też wysłana karta gminy, w której będą zawarte rekomendacje dla pan Kwajer chciał zadać pytanie. Jeśli chodzi o finansowanie, Fundacja Miasta jest finansowana z różnych źródeł, a teraz ten konkretny projekt jest finansowany przez Fundację Miasta Pana Batorego. Bardzo proszę, pan Tomasz Urbanowicz chciał zadać pytanie. Musiał pan na koniec poczuć atmosferę z tego miejsca. Bardzo proszę. No jedno pytanie mam, czy aby nie jest przejawem nadmiernej troski, a przede wszystkim, no, czy nie uważa pan to za mimo wszystko zbyt wyczerpujące? Ja próbuję użyć ładnych słów, ale chodzi mi o to, szanowny panie, że tu jest monitoring. Wystarczy to zadać Urzędem Miasta na udostępnienie nagrań. Po co tutaj siedzieć? Czy pan odpowie na to pytanie pana radnego? Siedzenie 12 godzin tutaj na pewno nie zaszkodzi, bo wiele nowych rzeczy zawsze można się nauczyć, a jeśli chodzi o ten monitoring, to faktycznie zastanawiałem się nad tym, jak mi się uda dogadać z Urzędem Miasta Krakowa w tym celu, aby mieć udostępnione te nagrania, udostępniać żeby móc je udostępniać w formie takiej, jaką uznam za stosowne szerszej publiczności, to wtedy zaprzestanę użytkowania tej kamerki tam, co jest faktycznie miejscami wyczerpujące. Tak. Szanowny panie, te informacje są ogólnie dostępne, więc te nagrania też są ogólnie dostępne dla wszystkich. Gdzie są nagrania publikowane? To znaczy, że samych nagrań publikowanych nie ma. Nie informacje publiczne nie widzimy. Czy jeszcze ktoś z państwa ma pytanie do pana? Szanowni państwo, tym samym bardzo podziękujemy. Zamykam powagę 60. pytania sesji Rady Miasta Krakowa. Nie jeszcze, przepraszam, emocji. Bardzo proszę. Czy to są jeszcze pytania do pana? Nie, dziękuję panu bardzo. Panie przewodniczący, chciałem tylko powiedzieć, że w piśmie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Departament Administracja Publiczna informuje, że projekt zmiany statutu miasta Krakowa wynikający z uchwały nr 50/669/12 został uznany przez prezesa Rady Ministrów za nieuzgodniony w trybie artykułu 3 ust. 2 ustawy z 1910 roku o samorządzie gminy. Dziękuję. Dziękuję. Też się zgłaszał z państwa, bo nie zauważyłam. Czy to jest
to wszystkie są oświadczenia i komunikaty. Czy ktoś z Państwa jeszcze czuwa potrzebę? Nie. Szanowni Państwo, zamykam obrady 60. Zwyczajnej Rady Miasta Krakowa. Uprzejmie proszę o sprawdzenie listy obecności. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o sprawdzenie listy obecności. Państwo już potwierdziliście swoją obecność? Bardzo dziękuję. Uprzejmie proszę listę. Oświetlenie listy. Pani Magdalena Bosera nieobecna, usprawiedliwiona. Pani Grażyna Fiałkowska nieobecna, usprawiedliwiona. Pan Józef Kilk nieobecny, usprawiedliwiony. Pani Anna Prokop-Staszewska nieobecna i usprawiedliwiona. To są te osoby, które usprawiedliwienia do mnie dotarły. Pan Karpak, nie powiedziałem, że jest usprawiedliwiony, jest nieobecny. To nie wiadomo, że no, dostała mi usprawiedliwienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę do tego.